już tradycja i ten koncert żyje, każdego roku jest w innej formule. Zwykle był to koncert Big Bandu pod kierunkiem Jerzego Ziglera i solistów, a w tym roku zmiana konwencji, ponieważ powstał wielopokoleniowy chór rozrywkowy w Niepogłosy i to był tak naprawdę debiut tego zespołu. Po raz pierwszy kilka utworów w jego wykonaniu wraz z solistami, więc energia, radość i niesamowite przeżycia dla nas, no bo około 70 osób na scenie. Udało się rzeczywiście połączyć pokolenia i też pewne tradycje, bo rozpoczął ten koncert zespół czy chór Żaby. Tak, to myślę, że to jest też fajne bardzo, że ten pierwszy chór, który powstał w Chrzanowie, a powstał bardzo wiele lat temu, bo o ile mnie pamięć nie myli, to był chyba 19 rok czy 1917, więc ogromna tradycja i pokazanie też, jak zmienia się muzyka i ten dzisiejszy chór w Niepogłosy, już wielopokoleniowy, taki, w którym mamy osoby od 6 roku życia właściwie do 80 chyba i rodzaj różnicy repertuarowej, także to fajne też przeżycie, żeby zobaczyć, jak zmienia się śpiewanie w chórze przez lata. Dzieciąteczko tam na sianie cicho śpi, a Maryi z oczu płyną szczęścia łzy, okruszyna moja miła, w bólu ciebie porodziłam, witaj mi. Okruszyna moja miła, w bólu ciebie porodziłam, Przyjęliście w tym roku taką konwencję luźną, zabawy na scenie troszeczkę, takiej radości, pozytywnej energii. Tak, taka była koncepcja. Udało nam się to, ponieważ dzieci spontanicznie reagowały i miały w tym ogromną frajdę. Widać było, które dzieci są zawzięte i które tymi śnieżkami bardzo mocno uderzały w publiczność. I to było niesamowite patrzeć też, jak one się przy tym bawią i jak bawią się z nimi też dorośli i seniorzy, którzy w tym chórze śpiewają. Ja myślę, że wielu chrzanowian zaskoczyło to, jak dużo jest talentów wśród zwłaszcza najmłodszych, bo dzieciaki na tym koncercie jako soliści choćby, czy duety miały okazję zaprezentować swoje umiejętności. Tak, bardzo dużo dzieci debiutowało na scenie chrzanowskiej, to była dla nich scena nowa, bo rozpoczęły działalność w Moksirze, także było to dla nich na pewno ogromne przeżycie i też obciążenie, ale myślę, że każdy kolejny koncert będzie już technicznie coraz lepszy, bo będą się na niej czuły coraz bardziej jak w domu. To były dzieci z sekcji, dwóch sekcji tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Tak, to była sekcja Jerzego Ziglera piosenki pod tytułem, czyli studio piosenki pod tytułem i studio piosenki Belcanto, które jest prowadzone przeze mnie. Rozbrzmiały na tym koncercie kolędy, część znanych, inne troszkę mniej, ale wszystkie w takich nietypowych aranżacjach. Staraliśmy się na koncert dobrać utwory mniej znane, pastorałki jakieś, czy jakieś współczesne piosenki świąteczne. Część kolęd oczywiście tradycyjnych, ale w takich nowoczesnych aranżacjach rozpisanych na chór, czy soliści z chórem, sami soliści. Także staraliśmy się, żeby było bardzo urozmaicone to. Zmruszę czynne swoje, ty serce moje, modlitwa moja, niech uśmicie. Ja mam wrażenie, że wszyscy tak odczuwali, że te dzieciaki, które wychodziły na scenę, nie tylko nie miały tremy, ale przede wszystkim świetnie śpiewają. No większość, muszę przyznać, że wykonawców była debiutujących. Kilkoro wykonawców, którzy chodzą już do nas tutaj się uczyć śpiewać od kilku lat, ale większość po prostu to byli debiutanci i spisali się świetnie. Prawie wszystkie dzieci, które śpiewają solo, przychodzą też na chór.
Na tym w zasadzie to polega nasz ten chór wielopokoleniowy, że śpiewają i dzieci, i dorośli. Dla nas ogromna radość, że udało się zaśpiewać na trzy głosy z ludźmi, którzy zaczęli dopiero swoją przygodę ze śpiewaniem, nie znają nut. Atmosfera jest na tym chórze wspaniała i my cały czas gorąco Państwa zachęcamy. Dołączcie do nas, bo naprawdę warto. Jest szansa jeszcze, że podobne koncerty będą tutaj się odbywać, że chór będzie częściej gościł i ci młodzi, zdolni ludzie. No myślę, że tak, nad tym pracujemy. Teraz zaczniemy przygotowywać po prostu repertuar taki już nieświąteczny, normalny. No i wydaje mi się, że zapraszam na koncert wszystkich.